Hej, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Wybaczcie, że niestety nie ma za dużo filmów, jednak jutro już się powiem kolejne. Mam taki mały odpoczynek po ostatnim. Dobra, lecimy z pierwszym przedmiotem użytkownika Corneliusz, klucz piekieł. Klikając prawym przyciskiem myszy potrafi przenieść nas do Netheru. Nie tworzy portalu, możemy naprawić go zapalniczką, podpala wrogów, może wypaść z pigmena. Okej. Okay. Teksturka całkiem spoko, chociaż ognia nie możemy zdobyć, tak? Chris, kolorowe wiadro. Zawiera płyn z barwnikiem, wylane na ziemię barwi każdy blok z niewielką przezroczystością w promieniu 10 kratek. Fajne jest to, że może zabarwić każdy blok z niewielką przezroczystością, czyli na przykład drewno może zabarwić na kolor zielony, a teksturka będzie widoczna. Spoko. Pawian, włócznia druida. Należała do potężnego maga. Włócznia zdaje 5 damage'a, prawy przycisk myszy działa jak mączka kostna, natomiast shift plus prawy przycisk myszy przyzywa losowego moba. Kosztuje to 5 damage'a od włóczni losowego moba. Pytanie, czy wrogiego, czy pasywnego. Dobra, ninja 499, wizja przeszłości. Przedmiot pozwala na przeniesienie się w czasie o 30 sekund wstecz. Aha, po jego użyciu dostajemy efekt mdłości. Ciekawe jakby to wyglądało, byłoby to trochę trudne mi się wydaje do zaprogramowania chociażby. Dobra, carnival.pl, Witherbow. Łuk niewymagający strzał, po naciągnięciu cięciwy pojawia się głowa Withera, która później zostanie wystrzelona. Będąc z niego wyposażeni, Witcher walczy po naszej stronie. Czyli potężna broń w sumie. To co zaatakujemy, atakuje Wither. Świetne. I pewien przedmiot, troll, playmot, wiśnie zrobione z jabłka, nie, nasiona wiśni, czemu nie dodać takiego drzewka, jak najbardziej playmot, moglibyśmy takie drzewko dodać do Minecrafta, wiśnie mogłyby rosnąć rzeczywiście na drzewach. Okej, dobra. Kuna, wioskowy spis, książkę możemy znaleźć w każdej z wiosek, w jej zawartości spisana jest dokładna ilość wieśniaków w danej wiosce oraz to co sprzedają. To jest naprawdę coś fajnego, coś zupełnie innego, coś czego jeszcze nie było, wow. Jestem zaskoczony, naprawdę nieźle. Dobra, Kinder Ninja, winda. Tor, który możemy postawić jedynie na ścianie, wagonik może po niego podjechać i zachowuje się jak winda. Wyłączony ciągnie w dół, zasilony w górę. Super, świetny pomysł. Tego brakuje, naprawdę czegoś takiego w mechanizmach. Y-World, Wildlife Stuff. Laska spawnująca losowe zwierzęta w promieniu 10 kratek. Przy użyciu prawego przycisku myszy posiada 50 użyć. Fajny pomysł, coś zupełnie innego. Można by to na przykład znaleźć w jakichś lochach. Czemu nie? No dobrze, słuchajcie, niedługo będzie kilka zmian odnośnie MC i odnośnie wyglądu tej serii. Odcinki będą wyglądać troszkę inaczej, chociaż zmieni się tylko layout praktycznie. Nic więcej. Zapraszam jednak na stronę, która jest w opisie. Od dzisiaj możecie tylko stamtąd pobrać program MCI Minecraft Crafting Ideas, ponieważ często się skarżyliście, że brakuje nam jakichś linków, że jakiś link nie działa i to był problem. To prawda, był to problem, ponieważ musiałem cały czas odświeżać te opisy i był pewien zapieprz. Dlatego wystarczy, że wejdziecie w tą stronę, w zakładkę pobieralnia albo zakładka Minecraft Crafting Ideas na górze, bądź po prawej stronie, od razu jak włączycie stronę, będziecie mieli pobieralnię i możecie pobrać program bądź inne, na przykład zapisy MEA, jeszcze stare, nowych nie włożyłem, właśnie z tego, z tej strony. To jest strona testowa na razie, zobaczymy jak to się rozwinie. Taką sobie stronę zrobiłem opartą na WordPressie, mogę przyznać, już w sumie bardzo prosta, ale wygląda całkiem sympatycznie. Dobra, w takim razie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!